zrobiliśmy ten projekt na podstawie euro, żeby nie było bitw na stadionie, fair play takie. No, na przykład, żeby się nie bić, nie robić różnych bijatyk, żeby kibole nie byli. Nasz projekt ma na celu przekonanie, aby segregować śmieci. Dokładnie to chodzi o recykling. Po to, żeby tak jakby uszczęśliwić naszą planetę. Bo jak tak nadal ludzie będą śmiecić, no to w końcu w tych śmieciach będziemy pływać. Naszym zadaniem było dodanie artykułu do Wikipedii o Wawrzyńcu Sikorze, patronie ulicy, przy której znajduje się nasza szkoła. Tutaj jeszcze zrobiliśmy oś czasu, poznawaliśmy historię naszej szkoły od powstania do zmiany budynku. Jesteśmy na festiwalu projektów Szkoły z klasą 2.0, który jest po prostu bardzo ważnym wydarzeniem edukacyjnym dla nas, ponieważ on pokazuje, w jaki sposób uczniowie i nauczyciele pracują metodą projektów. Czasami nawet te projekty mają taki charakter, że się wychodzi, właściwie prawie zawsze, wychodzi z klasy, wychodzi ze szkoły, zaprasza na prezentację szkolną, na taki festiwal rodziców, dziadków, sąsiadów, władze lokalne, więc to ma też taki element wychodzenia poza mury szkoły, bo przecież także w Szkole z klasą my wierzymy w to, że nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy i uczymy się. Najbardziej chodziło nam o to, żeby poznać, jak powstała nasza miejscowość, dane części tej miejscowości. Spotkaliśmy się z panią, która spisała wszystkie legendy o naszej miejscowości. Bardzo dużo nam o tym opowiedziała. My też nakręciliśmy scenki, wykonaliśmy filmiki. Jesteśmy bardzo z siebie dumni i zadowoleni, że wykonaliśmy tak wiele pracy i że w końcu się nam to udało. Jest to projekt polegający na opowiedzeniu historii, którą znamy już z jakiejś książki, za pomocą serii zdjęć. Ten bardziej kolorowy projekt z tyłu, zrobiony bez udziału żadnej techniki komputerowej i tak dalej, to jest projekt na podstawie Czarnoksiężnika z Krainy Oz, przygotowany przez nasze koleżanki, a ten projekt Wiedźmin przygotowany za pomocą kilku zdjęć, które potem były przerobione w programach graficznych. Poraził nas rozmiar tego, że tego jest tak dużo i że te projekty są tak bogate. To po pierwsze. Po drugie, kompetencja i dojrzałość uczniów. Po trzecie, zaangażowanie, pasja i ciekawość. Operujemy technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ale tak naprawdę naszym celem jest rzeczywistość realna. Że to jest tylko środek do tego, żeby tę rzeczywistość poznać, a nawet, uwaga, zmienić. Ten projekt, dla którego tutaj się spotykamy, jest strasznie bliski też naszym ideałom, bo on buduje to, co jest strasznie ważne w edukacji. To, oprócz tego, że buduje wiedzę, to przede wszystkim buduje umiejętność współpracy, odnajdywania się w różnych rolach, które się strasznie przydają potem w życiu, także w życiu zawodowym, już nie tylko w życiu szkolnym czy uniwersyteckim. On się skupia na nie pokazywaniu problemów, ale rozwiązywaniu ich dla naszego wspólnego dobra. Gratuluję bardzo serdecznie uczniom, uczestnikom programu. Wyście odkryli, mam nadzieję, że nauka w szkole może być przyjemna i mam nadzieję także, że tę radość, którą w szkole doznaliście, z tą radością podzielicie się z innymi uczniami w Polsce. Ten robot to Robogator. On też służy do rozrywki między innymi. Jest podobny do krokodyla. Tutaj jest mały komputer i tutaj wszystkie są jego ruchy, dźwięki. Wszystkie projekty wzbudziły moje zainteresowanie, nawet te, których nie musiałam oceniać, ale przechodząc zauważyłam kątem oka. No, dzieciaki są po prostu niesamowite, wielkie zaangażowanie. Wszyscy opowiadają z pasją na temat swoich projektów, wykorzystują różne techniki, metody.
to jest znakomity pomysł. Podnosi jakby taką samoocenę, poczucie własnej wartości małych szkół wiejskich. To, że te dzieci mogą swoimi nauczycielami tutaj przyjechać do Warszawy, to już samo w sobie jest jakąś taką wartością, dodaje im energii. Ta sala po prostu pęka od inicjatyw, od entuzjazmu, od zaangażowania i młodzieży, i nauczycieli, którzy stoją z boku, ale widać, że brali w tym udział, że byli przyjaźni dla tych projektów. No, ja jestem zachwycona po prostu. Szalenie interesujące jest to, że nauczyciel znalazł sposób na to, żeby pan Tadeusz stał się żywym źródłem dla nich. To jest na ogół lektura przez dzieci czytana z trudem i nie zawsze chętnie. Tu się okazało, że oni jak śledczy próbowali dojść do tego, co ludzie jadali. Podzielili sobie tę pracę, spróbowali odtworzyć przepisy, które, no, nie ukrywam, w samym tekście są mocno ukryte. To zrazy koronne, bigos staropolski, blank bangen czekoladowy i chłodnik białoruski. Argas jeszcze jest. To były te potrawy. Bardzo interesującą rzeczą jest traktowanie literatury pięknie jako źródło. Serdecznie panom gratuluję. Dziękuję. To, co dla uczniów było najciekawsze, to to, że matematyka nie jest suchą nauką, ale może być dziedziną, która wychodzi poza zwykłe tam ułamki, dodawanie, szkołę, i może przejść w taki świat tworzenia figur, pobudza wyobraźnię. Dzieciaki zrobiły lekcję niby o Mikołaju Koperniku dla swoich rodziców, ale generalnie rzecz biorąc, rodzice się nauczyli zupełnie czego innego, bo o Koperniku to rodzice coś tam prawdopodobnie słyszeli, ale rodzice nauczyli się, jak korzystać z nowoczesnych mediów i jak przygotowywać prezentację PowerPointową. I to oni nauczyli rodziców, przy okazji nauczyli też swoich nauczycieli. Rewelacja. To był naprawdę trudny projekt. Różne strony były, różne robiliśmy prace na komputerach, różne rysunki, na przykład jak tu Patryk nam zrobił, nasz kolega z klasy. A kto wymyślił ten, kto miał taki pomysł na to, że można zatańczyć na stadionie lekcji? Nasza koleżanka Oliwia, która po prostu podała nam ten pomysł. I ona to wymyśliła? Tak. I pani się na to zgodziła? Jak dalej było? No bo Oliwia mówi, słuchajcie, byśmy poszli, potańczyli, tak? Nie, no bo mieliśmy pójść na wycieczkę na stadion Legii i przy okazji padłyśmy na pomysł i zatańczyłyśmy. Kapitalnie, kapitalnie. Nasz projekt to Aktywny Obywatel w Działaniu. Dziewczyny podpatrywały, jak przebiega rehabilitacja chorych dzieci, pomagały w organizacji koncertu charytatywnego i no, jesteśmy zadowoleni z tego projektu, ponieważ bardzo dużo nas nauczył. Przede wszystkim tego, żeby się nie poddawać, bo nawet w trudnych chwilach jesteśmy sobie w stanie dać radę ze wszystkim. I chodzi o to, żeby być jednością w grupie, bo wspieraliśmy się nawzajem i to dało nam taką motywację do dalszych działań. Bardziej mi się podobało to, że była taka współpraca między stoiskami, można było się dowiedzieć adresy e-mail, można także było wejść, no z tego co wiem, no to będzie można też wejść w kontakt z tymi innymi szkołami, żeby można było coś, no może w przyszłości, coś uczynić do przyszłego festiwalu. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się właśnie od ekspertów na temat tego, co robimy i jak można to dalej rozwijać. Mnie się podobała cała praca nad projektem, bo to jest tak wspaniała przygoda, że nie da się tego opisać. Te wszystkie próby, wspólny śmiech, jak razem się baliśmy, że wszystko się nie uda, a potem się udało. To jest po prostu tak niesamowite.